shouldn't have gone so deep. I cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie po stworzeniu systemu obronnego Cyklopa w łodzi podwodnej. Brakuje mi jeszcze tutaj sonaru do pełni szczęścia, no ale póki co nie mogę mieć wszystkiego. Póki co płynę w okolice tej właśnie łodzi, znaczy łodzi. Łodzią to ja płynę. W ogóle zmieniłem jej kolorki. Tak jak mówiłem, zamieniłem kolor nazwy na kolor kadłuba. A teraz płyniemy tutaj gdzieś obczaić kapsułę Inżynier Yu. A cała reszta się oczywiście rozbija po drodze. Dobra, jako iż posiadam zasumowanego... Okej, okay, jest... tu mnie nie było. O, i znowu są te krwiste wodorosty. O proszę, czyżby to był... To było jeszcze insze wejście do tego biomu? Czy może to jest ten biom, który ja odkryłem wcześniej? Bardzo dobre pytanie. No, w każdym razie zamierzam się tu troszeczkę rozejrzeć, na tyle, na ile oczywiście pozwala mi mój aktualny zgniot. Ale... myślę, że na dość krótko, bo chcę jeszcze przemierzyć dokładnie ten biom obok mojej kochanej FOB. A żeby to zrobić... Okej, 337 metrów. A żeby to zrobić, muszę to najpierw zawędrować. Bo myślę, że gdzieś tam może być nikiel. Nie mam 100% pewności, ale no w żadnym innym biomie póki co niklu nie znalazłem, więc wydaje mi się to jedyną rozsądną opcją. Że gdzieś tam go znajdę. O proszę, co my tu mamy na start? Moduł głębokościowy Cyklopa! Nice! To lubię, kochana inżynier, pewnie już nie żyjesz, no ale dziękuję, że to zostawiłaś. Integrating new PDA data. Dziennik głosowy T plus 2 minuty. I co potrzebuję? Sztaba plastali rubin! No, rubinów nie mam, bo wszystkie przerobiłem na aerożel, a wiedziałem, że może warto było je do czegoś zostawić. Sprawdźmy od razu... Kolejne. Ruda niklu 3 sztuki, why? Też 3 sztuki, czemu? Ale bynajmniej ten lepszy zgniot sobie pierwszym będę mógł zrobić, bo gdzieś tu niedaleko powinienem znaleźć te rubiny. Dobra, obczajmy sobie te... mój dziennik. Flotation devices failed. We're flooding. Evacuate. Wait. I can reconfigure the O2 system to act as a bilge pump. It's working. Okay, good news. We're alive and we've stopped sinking. Bad? The oxygen's going to run out in 30 minutes and we're 500 meters down. What do we do? We'll have to use the remaining juice to send a distress call and build whatever gear we can. Then we find a way to the surface. Pomyślmy, 500 metrów w pionie, w okolicy, o Rubin, świetnie, w okolicy ten węgorz, je, cóż to za wejście, przejście, czy to jest wejście do tego biomu, który ja chcę eksplorować, ale, czy to jest nikiel, czy to jest nikiel, nie to łupek. Idź, no. Bo jak cię... Bo cię potnę zaraz na kolację i usmażę w oleju.
Ma apteczkę. Mam dwie. Dobra. Dobra, gdzieś tu powinno być więcej rubinów. Z chęcią bym je znalazł. Dobra, muszę pamiętać, że najbliżej mam do tego. Jest Hunsfot, nie jeden. Tak, jest kryształ uraninitu, złoto. Mnóstwo krwistego oleju. A rubiny? Rubiny się lubią osadywać na tych ścianach. Poza uraninitem. To badane. Więcej krost. Tu już jest wyjście. O, rubin? Nie, to kolejna krosta. Jest też niech tu dużo. Ha! Jest rubin! Numero dos. A tak, coś czułem. Że nie może być tu tylko jeden. No chyba, że to jest ten jeden, tylko zdążył sobie opłynąć. Kto wie? Galereciak, olej. One ruby, please. Only one ruby. Give me it. I beg you, game. Bądź tak łaskawa i daj mi ten jeden rubin, proszę. To sobie od razu wytworzę tego upgrade'a. O, grzyby głębinowe. Miło. Jest rubin! I jest przestrzeniak! To trochę gorzej. Bierz rubin i spadaj. Aha, korekta. W lodzie. Tu jest co? Złoto. Ja muszę do cienia głębin wrócić, co to było? Ja już stworzenia, biorę i spadam. Wyhodowałem, wsadziłem wszystkie ja do tego... tego. No, to chyba jest ten sam. Do tamtego... zbiornika na obce formy życia już się wszystkie wykluły. Znaczy no... Już no, trochę czasu minęło, chyba jakieś 15 minut. Na jedno. Ale wrzuciłem je mniej więcej w równym odstępie czasu. No 15 minut do pół godziny, coś takiego. To, żem se stanął. Wyżej. Trafię? Nie. A tu? Też nie. Czyli trzeba sobie troszkę pomóc. Dobrze. Nie, ale bez tej wspinaczkowej tu się nie ma bata. Nie da się tutaj poruszać w sposób normalny. Bez tej linki. Szkoda tego, że to ma taki mały zasięg, no ale coś za coś, nie? Dobra, i teraz trafić. Dobrze. 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 Yeah. Pięknie. Gdzieś powinien być tutaj tytan, więc se go pozbieram i widzimy się przy fabrykacji. Okej. Okay. Time to... A, no tak. Jeszcze muszę najpierw stal zrobić. Na szczęście miałem gdzieś tu upchane dwie sztuki litu. Więc tak, najpierw Co? Klepie? Czemu chciałem być klepiemy tytan? Nieważne. Drukujemy sztabę plastali. Dziękować. I teraz dzięki temu ulepszymy sobie cyklopka. Dobra, nie mam tutaj stanowiska, bo chyba nie mam. Czy mam? Nie, nie postawiłem go. Czyli musiałbym do bazy wrócić. Jednej bądź drugiej. Dobra, było 500, a teraz... 900. No, to kurde, przydałoby się ten nikiel znaleźć. Kto wie, może jeśli mi się poszczęści, to będzie gdzieś na dole. Dobra, silnik włączony, 75%. Tak więc kamery. O kurde. O kurde, gdzie teraz była ta dziura? A, zaraz potem. Jezus Maria. Ja to jestem dobry, nie? A
A czekaj, właśnie muszę sobie najpierw obrócić go w tę stronę. Mam tylko nadzieję właśnie, że dobrze się kieruję myślą techniczną, inwencyjną. Cyklopat, z czym wolę jakieś losowe słowa, kiedy czasami nie wiem co powiedzieć. Mam nadzieję, że to jest po pierwsze wejście do tamtego biomu, który mnie interesuje. Jaki atak potwora znowu? Słona i płyniemy. Dziękować. Popłynął sobie, popłynął. Ale czemu zaraz odezwa tak potwora? Wabi... Kurde, głupie jest to, że nie wiem, w którą... Dobra. Dobra, nie. Bo ja nie wiem, gdzie ta wyrzut jest ustawiona. Czy ona leci w losowym kierunku, czy przede mnie. Bo jak przede mnie walnę wabik i poleci to za mną, no to podziękuję. Tu jest co? Dalej ten. Tu jest ten jeden. Tam jest drugi. Dobra, ale ci mnie nie interesują. Mnie interesuje zejście głębiej. Teraz obym się nie mylił. Dało się tu dopłynąć. Tu, dało się tędy dopłynąć do właśnie tamtego biomu, który mnie interesuje. No. O, właśnie. Kurde, zmyliło mnie. Tak! Da się! Widzę po tych zielonych plamach na ziemi, że się... Tacu... Tak świeci, panie. Ej, ale zajebisty widok. Troszkę w górę. O nie! Bez jaj! Kolejny? FOB? Czekaj. Czy to jest to z... Nie, to nie... To jest? Tak, to jest. Czyli tego kolegę już znamy. Okej. To gorzej. Zresztą nie wiem, czy gorzej, czy lepiej. Bąkuj się stąd! Dobra. Pytanie, kiedy ostatnio mam zainteresowanie, żeby tylko ogniwa nie zdechły przed czasem. No to, żem się władował, no. No odpuść se! Zajebiście. No kurde, jak udało się wpłynąć, no to oczywiście będzie problem, żeby się stąd wydostać, no. Dobra, dał sesiana. To ja już mogę to wyłączyć, bo nie wiem, czy to mi nie... O Jezus Maria, już 20%. Nie, czyli to mi... czyli to jak długo działa, tak cały czas mi zżera baterię. A to źle. Dobra, popłyńmy. Cichy bieg. To też bazuje na dźwięku. Jezu, ale mi się teraz sonar tu przydał. Bo dosłownie gówno widzę. O, i mam plecy. Dobra, na szczęście chyba sobie darował. Kurde, to się w głupim miejscu ustawiłem, no. Z jednej strony lewiatan, z drugiej strony... jakieś drzewa. No, na szczęście wodę mam przy sobie. Dobra, niżej. Stop. Teraz obróć. No weź spadaj stąd! Ty, jak tam? Jak tam HP mojej łodzi? Jak tam HP łodzi? O, świetnie, uszkodził ją lekko. Albo ja ją uszkodziłem, to też opcja. Dobra, test wabika. Świetnie. Przecudownie.
Ej, nie, no za chwilę tak tym se wymanewruję, że ten lewiatan mi tego cyklopa rozpieprzy. Albo ja go rozpieprzę, jak tak dalej pójdzie. Jezu, wpłynęłem tu jak idiota, nawet nie wiem jak, gdzie płynąć. Dobra, ale wabik działa. Na szczęście. Dobra, tędy chyba wypłynę. Mam nadzieję. Spróbujmy tędy. Zajebiście. Do góry. Do przodu. Wróć mi do tej kamery. Dziękuję. Okej, widać tutaj uszkodzenie. W dół, w dół, w dół, w dół, w dół, w dół. Rubin na ścianie. O nie. O nie, nie wypłynę. Nie wypłynę. Czy tam jest? Jak schowane! Widzicie, jak to jest skubańsko schowane? Ciekawe. Dobra, mam 6%. Dobra, muszę naspawać to. O, już więcej miejsc jest naruszonych. Świetnie. Dobra, na szczęście zabrałem sobie baterię z drugiej bazy. Bo niż zrobiłem tego, nie wziąłem tego z FOB. Poproszę wodę. Wodę, którą mam nadzieję, że zostawiłem sobie gdzieś tutaj. Jest, dobra, na szczęście mam wodę. Bierzemy całą od razu. I wypijamy. Tak, 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 stabilizuj się. A ja teraz muszę ustabilizować poszycie mojego statku. Czy tam mojej łodzi podwodnej, no ale w sumie... Łódź podwodna, a statek to prawie to samo. Ej, patrzcie, to wygląda jak niebieskie w tym świetle. Dobra, jeszcze gdzieś... O właśnie, gdzieś tutaj. Dobra. To się tam wypompuje. Drogi cyklopku, proszę, nie zostań zniszczony. A w razie gdyby, to lepiej wypłynę pronem. Wypłynę pronem bynajmniej, bo do samego cyklopa i upgrade do niego mogę zrobić, ale prona trochę szkoda stracić. A może uda mi się nim tutaj wejść? Bang, bang, bagarang. To mi się podoba. To poeksplorujmy sobie. Co my takiego tu znajdziemy? O, jest portal! O, ale się fajnie ustawił. Usiadł se. No dobra. A pytanie, czy to jest portal, który jest do aktywacji, czy to jest portal, którym ja się tutaj dostaję w jakiś sposób? Nie. To jest drugi portal, który jest portalem wyjściowym. Sądziłem, że to w jakiś sposób zamortyzuje upadek, nie? Jak zwykle się przeliczyłem. Go, 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 go! A mogę to zeskanować w sumie? Nie. No, nie jestem w sumie pewien, czy to jest toksyczne, czy to jest żrące. Jedno z dwóch. 900 metrów. Też ma. Okej, cyklopek nie został zniszczony. Za czas mojej nieobecności. Co to jest? Ruda niklu! Bóg zapłać! Od razu sobie ulepszymy cyklopa tym. I być może nawet prona nie ulepszę niczego, bo nie mam stacji modyfikacji pojazdów. Ale będę to przy sobie nosił. Może udałoby się wrócić na tyle blisko moje FOB, żebym był w stanie stamtąd sobie ulepszyć jedno i drugie. No tak, ale musiałbym wypłynąć cyklopem tamtędy. No to nie.
Kurde, jedyna opcja to taka, żebym wyciągnął... Nie no, musiałbym mieć teraz na pokładzie cyklopa to, no. A po prostu zrobić drugą wersję. Nie gadaj, że to zdechło. Dobra. Na szczęście mam zapasowe ogniwa w którejś szafce, więc... Zaraz je wsadzę. Oj, chciałbym mieć troszeczkę lepsze możliwości energetyczne. Nawet jakbym chciał tej ładowarkę ogniw postawić, to mi to nic nie da. Bo co, będę zasilał sobie... Bo co, będę sobie zasilał... jedno ogniwo energią drugich? Raczej tak to perpetuum mobile nie zadziała. Dobra, wyłączmy oświetlenie. Okej, to też niech będzie wyłączone. Włączmy silnik. Włączmy cichy bieg, włączmy kamerę i spróbujmy się stąd wydostać. Dobrze, moja FOB razem z cy... nie. Okej, nie zauważył mnie. Jeszcze. Gdzie tu jest wyjście, no? To muszę iść, no to nie, no muszę iść tam teraz. Jedyna opcja, jaka mi została. W kierunku moje FOB. Że gdzieś w tamtą stronę będzie wyjście stąd. Ile bym dał za sonar? Ile ja bym dał za sonar? Dobra, tu już powoli jest ściana. A co za tym idzie, musiałbym się powoli zacząć zanurzać, tylko niestety nie bardzo mam jak. Dobra, spróbuję już powoli się zanurzyć. A tfu, zanurzenie to jedno, czy ja stąd w ogóle wypłynę tą łodzią? Bardzo dobre pytanie. Dobra, jako tako... Jakoś to leci. Kolejne głębinowe krabopająki. Oj, oj, przenikam przez teksturę. To wyglądało dziwnie. No, da mi to zmienić na tą kamerę, która mnie... Czy to jest ta kamera, która mnie interesuje? Nie, to jest śruba. Dobra, czyli po prostu byłem za blisko. Dobrze. Powolutku. W dół. O, jeszcze głębiej schodzimy. To mnie raczej do FOB nie przybliża. Chyba idziemy głębiej w ten biom. A ja nie wiem, czy to dobrze. O, drugie szczątki. Czy już trzecie właściwie, jakie znajduję. Wow! To jest to drzewo z kapsuły czasu! Tam jest maza matka. Tam jest FOB. Woluju. Ej, płyniemy tu w te pędy. Dawać mi to. W sumie sprawdźmy najpierw stan. Okej, stan jest dobry. Ja pierdzielę. Ej, no nie ma co, ta gra ma swoje momenty i to jest jeden z nich. Jakie to jest piękne miejsce. Tutaj co, niebieskie takie? Diabongi?
Kamery. O, tam się coś nie doczytało. Tu jest w miarę czysto. Czy ja mogę tutaj gdzieś dalej płynąć, czy to już jest koniec? Tu jest chyba jeszcze przejście, jeśli się dobrze widzę. 28 minut prawie. No, nieźle. Tak, tam jest jakieś przejście, ale wiecie co? To jest chyba idealne miejsce na drugą FOB. I teraz ja poświęcę najbliższy czas, oczywiście aktualny, na to, aby tą FOB zbudować. Co troszeczkę zajmie, no ale warto już, myślę, taką mieć. A raczej nic mi się tutaj z tym cyklopem nie stanie. Tak więc ja go tutaj zostawię. Zanim jeszcze zacznę polecę zbierać materiały z użyciem prona oczywiście, to spróbuję przeskanować całe to drzewo. O ile się da oczywiście. Jest olbrzymie... No, olbrzymie drzewo zatoczkowe. Małego nawet jeszcze nie znaleźliśmy. A znalazłem od razu olbrzymie. Okej, czy to jest też toksyczne? A, nie, to jest... O dziwo, jest niegroźne. To jest co? Lit. Pięknie. To od razu będę mógł sobie zrobić duże pomieszczenie. Jest magnetyt, to mi się podoba. I to bardzo. Dobrze. Czyli znajdę tutaj coś jeszcze. Kolejny lit. Tutaj co? Uraninit. Też pięknie. Będę mógł od razu zrobić reaktor jądrowy. A czy znalazłbyś jakiś tytan? Czy po tytan będę musiał pływać solo? Magnetyt. Kolejne dwie sztuki. Tutaj leży sobie tak sobie kryształ uraninitu. W sumie weźmy go. Kurde, ten... nie wiem, czy jak to nazwać, bo pyrkanie to... Trzeszczenie po prostu takie. Jakbyśmy mieli po prostu przy sobie licznik Geigera, nie? Kolejny... lit. Powiedziałem tytan, ale to jest lit. Jeszcze inszy magnetyt. Dobra, ile mam? 6. Pięknie. To starczy mi na 2 pręty paliwowe. Sporo tego litu tu jest. Magnetyt. Jeszcze więcej uraninitu. Naprawdę? Żadnego tytanu? Nic? A proszę, jak na zawołanie. Jak na zawołanie. Dobra, on jest gdzie? Gdzie jest cyklop? Tutaj, czyli... Tutaj gdzieś, dobrze. O Jezusie! Co? O nie, o Jezu, jaka lawa! Zostawiłem tam prona, naprawdę? Jebany cebo, kurwa cymbał.exe. O Boże! Nie wierzę! Co ja zrobiłem? Jaka lama! O jeny! No brawo ja! Brawo ja! W ogóle jest 890 metrów, czyli jestem minimalnie na maksymalnej głębokości zarówno cyklopa, jak i... A to nie, to pronem nie popłynę w ogóle! O kurde, to gorzej! To gorzej, muszę najpierw zrobić ulepszenie głębokości! Dobra, co tutaj się odblokowało? Lokalne formy życia... A, to drzewo. Ogromne drzewo odkryte w głębokiej grocie, jedyne w swoim rodzaju na planecie. Drzewo jest otoczone przez manty, które pasą się na jego różowych zewnętrznych liściach. Twarda, szybko rosnąca kora pokrywa zewnętrzną część drzewa. Maleńkie organizmy zamieszkują szczeliny na jej powierzchni. Jaju lewiatana widmowego? Gałęzie tego drzewa są owinięte wokół licznych, dojrzewających jaj, należących do gatunku znanego jako lewiatan widmowy.
to drzewo najwyraźniej jest starożytnym miejscem lęgowym. Jaja zostały złożone, gdy drzewo było młode, a teraz gałęzie chronią je i rosną wraz z nimi, czekając na odpowiednie warunki do wylęgu. Holy moly! W tym drzewie jest jajo lewiatana? Ej, no ja jestem w szoku teraz, nie? Dobra, ja se muszę popływać, spróbować złapać coś do jedzenia. Tam polowały na coś te węgorze. Kurde, jak się nazywały? Harcowniki. Więc myślę, że coś tam znajdę, ale na razie priorytet lecieć do prona. Z upgrade'em oczywiście. O Jezu, ja będę musiał wykorzystać prona jako taką... Jezu, życzcie mi szczęścia, nie? Życzcie mi szczęścia! Żebym zdążył dopłynąć do prona, a potem z prona do FOB i w drugą stronę. Dobra, ja póki co kończę odcinek. Tylko jeszcze ustawię sobie, bo widok na to drzewo jest... przecudowny. No, włącz sobie silnik. Dookoła, dookoła. Okrętkę robimy całą. Dobrze. Pięknie. Wyłączamy. Widok jest przecudowny. Przecudowny. Tak więc dobrze. Z takim oto widokiem żegnam się z wami, a my widzimy się w kolejnym odcinku, w którym, mam nadzieję, sprogresujemy dalszą część tegoż obiektu. Ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia.